Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym materiale wideo na kanale. Dzisiaj rozwiązanie, które myślę, że będzie interesującą opcją dla wszystkich tych z Was, którzy mieszkają poza miastami bądź też w mieście, ale w miejscu, gdzie nie ma dostępu do sztywnego łącza, czy to światłowodowego, czy też kablowego, gdzie macie alternatywy w postaci radiówek, a jedyną sensowną opcją tak naprawdę jest sieć komórkowa. I takim modelem dzisiaj się przyjrzymy, takiemu modelowi się przyjrzymy bliżej. Marka znana już na kanale Strong. Model jest to router mobilny szerokopasmowy LTE Advance, czyli 4G+, dodatkowo posiadający gigabitowe porty ethernetowe, dwie anteny i agregację pasm. A więc całkiem ciekawa opcja, więc nie przedłużając, przejdźmy już do materiału. Opakowanie całkiem spore, tekturowe, brawo producent, ekologicznie. Mamy informację o tym, że jest to router 4G+, informację o dwóch adapterach, które otrzymujemy w zestawie, dwóch demontowalnych antenach 4G LTE, to wymagane jest do, czy dwie anteny wymagane są do agregacji pasm. Oczywiście tutaj mamy do 300 megabitów, kategoria 6, jeżeli się nie mylę, do 300 megabitów na sekundę ściąganie na dwóch pasmach. Wi-Fi aż do 1200 megabitów na sekundę, więc całkiem szybko. Dodatkowo otrzymujemy jeszcze 4 porty ethernetowe gigabitowe, co istotne, czyli tutaj sieć przewodowa wcale nie będzie potraktowana po macoszemu. Oczywiście router jest odblokowany, nie ma żadnego simlocka. Powtórzona informacja o tym, że sieć Wi-Fi do 1200 megabitów na sekundę i mamy informacje konkretne o modelu. Mamy tutaj również informacje o kraju produkcji. Kraj produkcji oczywiście Chiny. Spełnienie norm europejskich. Konkretnie model, słuchajcie, tutaj będziemy mieli informacje. Jest to model 4G router 1200. Mamy też informacje z boku w kilku językach o możliwościach technicznych. Mamy po czesku, węgiersku, słowacku, szwedzku, w kilku językach, po ukraińsku również. Nie mamy, natomiast po polsku, jest to wczesna wersja produkcyjna. Na tylnym panelu mamy powtórne informacje, najważniejsze dotyczące parametrów. Mamy informacje o konkretnych wspieranych pasmach. I tutaj z takich istotniejszych informacji mamy wsparcie dla oczywiście kategorii 6, 4G LTE do 300 megabitów, wspierane pasmo B1, B2, przepraszam, B1, B3, B5, B7, B8, B20 słynne, czyli 800 MHz, jak również B38, B40, B41, czyli tutaj najlepiej byłoby znaleźć dwa pasma wspierane przez danego operatora, aby wykorzystać agregację częstotliwości. Mamy również informacje o dwóch pasmach Wi-Fi, jeden pasmo 2,4 GHz oferujące 300 megabitów na sekundę i pasmo 800, pasmo 5 GHz, które oferuje 867 megabitów na sekundę. Informacje o tłumieniu oczywiście i wsparcie dla IP4, IP6, jak również informacja podana o warunkach pracy, zawartość zestawu, powinien być router, dwie anteny, kabel ethernetowy, zasilacz, przejściówki do kart SIM i przykładowo pokazane, jak można skonfigurować sieć. Wkładamy kartę SIM, podłączamy bezprzewodowo laptopy, tablety, telefony, a przewodowo komputery stacjonarne, telewizory, konsole czy też przystawki telewizyjne. Mamy jeszcze informacje o konkretnych klawiszach. Tych klawiszy trochę mamy, czyli mamy gigabitowe porty ethernetowe, mamy włącznik, wyłącznik, przydatna funkcjonalność, mamy wejście, gniazdo zasilania, klawisz WPS-a do resetowania i slot na karty SIM. Nie pozostaje nic innego jak rozpakować zestaw. A co otrzymujemy w środku? Słuchajcie, samo urządzenie, ono jest całkiem spore. Białe, matowy plastik. Mamy, słuchajcie, tutaj
diody informujące o stanie pracy, włącznik systemowy, sygnał chyba sieci bezprzewodowej, Wi-Fi, Ethernet i internet. Logo Strong, matowy plastik, zapowiada się bardzo dobrze, bo umożliwi nam uniknięcie zarysowań. Na pewno materiały matowe bardziej się są bardziej odporne na zarysowania. Mamy te cztery porty ethernetowe. Mamy tutaj włączniki, tak jak powiedziałem, gniazdo zasilania, włącznik i WPS oraz reset. Tutaj wkładamy karty SIM i jeszcze tabliczka znamionowa informująca o dwóch pasmach Wi-Fi. Zapewne da się któreś wyłączyć, ale nawet na w paśmie 2,4 GHz te 300 Mbit wyciągniemy, które jest w stanie wyciągnąć modem. Mamy podane IP 192, 168, 168 i 1. Zasilanie 12V, 1,5A, czyli do 18W. Brawo producent, bardzo energooszczędny sprzęt. I słuchajcie, tutaj powinniśmy mieć jeszcze miejsce na podłączenie anten zewnętrznych. Może odstawmy na chwilę sprzęt. Co jeszcze otrzymujemy w zestawie? Dwie anteny do podłączenia, kabel ethernetowy i sam zasilacz. Zasilacz, słuchajcie, tak jak już podawałem, 1,5A, 12V, czyli 18W, ale to jest maksymalny pobór prądu, więc być może będzie pobierał ten sprzęt mniej, natomiast może maksymalnie te 18W pobrać, co myślę, że jest wartością naprawdę dobrą. Mnie pozostaje, słuchajcie, podłączyć anteny i sprawdzić, jak sprzęt sprawuje się w praktyce w warunkach bojowych. Informacja dla Was jeszcze, anteny można oczywiście sobie w dowolnym kierunku ustawiać, modyfikować. Tutaj nie ma problemu z tym, żeby te anteny sobie odpowiednio ustawić. Tak wygląda sprzęt po zmontowaniu. Producent dodaje jeszcze, słuchajcie, takie adaptery do kart SIM, aby można było dopasować posiadaną przez siebie kartę do samego routera. Słuchajcie, tak wygląda panel. Jeżeli chodzi o Stronga, wpisujemy 192, 168, 188, 1. To jest adres konfiguracyjny w przeglądarce i logujemy się do panelu. Po zalogowaniu się do panelu w przeglądarce www mamy już informacje o tym, czy połączenie jest nawiązane, czy też nie. Tutaj mamy sieć Orange, w tej chwili nie ma 4G+, ale jeżeli mamy tutaj agregację pasm, to rzeczywiście taka ikonka się powinna pojawić. Mamy też informację o aktualnym statusie. Oczywiście możemy automatycznie wpisywać PIN do karty i mamy informację o tym, że dwa urządzenia w tej chwili są podłączone do sieci. Kolejna zakładka. Tutaj mamy informację o użyciu procesora, pamięci i aktualnym parametrom sieci, jak również o zakłóceniach. Informacja o podsieci LAN. Mamy informacje o samym routerze 4G+, router 1200, wersja sprzętowa i oprogramowania 1.0. Poniżej mamy numery seryjne kart. Ilość opcji w menu jest naprawdę spora. Mamy tutaj na przykład informacje o preferowanym trybie sieci. Możemy wybrać 3G, 4G bądź też automatyczny wybór. Tutaj dodajemy też opcję włączenia anten dodatkowych i mamy informacje o miejsce do wprowadzenia PIN-u do karty SIM. Mamy też opcję wyboru ręcznie APN-a. Ja w tym momencie nie zmieniałem tutaj profilu, ale jeżeli korzystacie z kilku kart, to może się to Wam przydać. Tryb uplink, czyli możemy tutaj włączyć adaptacyjny tryb LAN-WAN, jeżeli ktoś chciałby z niego skorzystać. Mamy też opcję wyboru oczywiście IP, jest to IP4, IP6 adaptacyjny,
Tych opcji jest całkiem sporo, jeżeli chodzi o wybór. Tutaj mamy też możliwość zmieniania ustawień, jeżeli chodzi o logowanie się do routera. Mamy również wiele innych dodatkowych opcji do wyboru. Mamy informacje, pod jakie adresy są podłączone jakie urządzenia. Opcja wyboru dwóch sieci bezprzewodowych, oczywiście dwuzakresowy jest ten router 2,4 GHz i 5 GHz. Możemy wybrać również sieć gościa. Ja ją mam w tej chwili wyłączoną. Możemy aktywować tryb WPS-a bądź też nie. Ułatwia logowanie się urządzeń, nie trzeba wpisywać haseł. Jeżeli chodzi o te opcje, to jest ich całkiem sporo. Jedyną opcją, której mi brakuje, ale to może być poprawione w kolejnej wersji oprogramowania, a mianowicie nie mamy opcji wyboru pasm, które router wybierze do agregacji. Być może będzie to poprawione w przyszłości. Na ten moment takiej opcji nie ma, natomiast jest opcja wyboru czy upgrade'owania oprogramowania i lokalnie przez plik i również słuchajcie online poprzez sieć oczywiście internetową. Mamy do wyboru opcję wyłączenia całkowicie LEDów, gdyby komuś przeszkadzały. Jest możliwość zmiany czasu systemowego, zmiany ustawień językowych. Języków jest sporo do wyboru. Także jeżeli chodzi o opcje konfiguracyjne, to w zasadzie zabrakło mi tylko, tak jak powiedziałem, kwestii wyboru pasm do agregacji, ale być może taka opcja będzie w przyszłości dostępna. W tym momencie widać, że odnalazł drugie pasmo router i mamy 4G+. Czyli mamy agregację częstotliwości i to jest jedna z największych zalet, czy największa zaleta tego routera oczywiście. Tak wyglądają diody informujące o stanie pracy routera. Pierwsza oznacza zasilanie, druga to powinna być sieć komórkowa. Tutaj nic mi się w tej chwili nie wyświetla. Jeżeli chodzi o trzecią, to jest Wi-Fi. Czwarta Ethernet, a piąta połączenie z siecią. Wszystkie diody oczywiście można wyłączyć w menu konfiguracyjnym. Podsumowując materiał, myślę, że modem router Stronga jest bardzo ciekawą opcją dla większości Europejczyków. W tym momencie 5G jeszcze bardzo, bardzo powoli się rozwija. Te sieci mają no, na razie niewielki zasięg i nie oferują znacząco wyższych prędkości niż sieci czwartej generacji. Te są w szczytowym momencie rozwoju, oferują agregację częstotliwości i to jest w tym momencie optymalne rozwiązanie dla większości Europejczyków, stąd też taki sprzęt jest idealnie skrojony pod ich potrzeby. Mamy agregację częstotliwości na dwóch pasmach, mamy dwa pasma Wi-Fi, czego można chcieć więcej? Być może nieco niższej ceny, ale za odpowiedni sprzęt trzeba odpowiednio niestety zapłacić. Mam też nadzieję, że producent nie zapomni o wsparciu, jeżeli chodzi o oprogramowanie. Jeżeli materiał się Wam spodobał, to proszę oczywiście o łapki w górę oraz subskrypcję kanału. Link do samego produktu otrzymacie oczywiście w opisie.